Witam serdecznie, drogie panny, na kanale Iwi Tarot. Cześć. To czytanie jest dla was na luty 2024 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonować, dobrze? Dobrze, zobaczmy, co u was na ten czas. Co Tarot będzie chciał wam pokazać. No nie do każdego przemówią te karty, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Będzie przedstawiony problem, jakieś sytuacje. Nie każdy może odnaleźć się właśnie w tym, co zobaczy. No dobra, zobaczmy więc, co dla was, panny moje drogie. No. W jakiej jesteś sytuacji? Problem, jaki widzisz w tej sytuacji? Na co warto zwrócić uwagę? Co zaszkodzi? Co pomoże? Co jest nieuniknione? Wynik, rada. Tu. No dobra, zaczynamy. W jakiej jesteś sytuacji? Coś jest dla ciebie niejasnego, nie wiesz, co zrobić. W dwójce mieczy widzimy tą rozkminę, która w tobie drzemie. Zobaczmy od razu, o co chodzi. O mężczyznę? No dobra. Chociaż to możesz być też ty, bo to jest ktoś z trygonu ziemi. No dobra, zobaczmy teraz. Chodzi o pracę i biała karta. Słuchaj, no Tarot pokazał mi, że zastanawiasz się nad jakimś wyborem, jeśli chodzi o pracę. Tak naprawdę do ciebie należy decyzja. Biała karta mówi, że coś tutaj się dzieje, coś właśnie postanawiasz, a właściwie jesteś w tej sytuacji. Męczy cię coś. To jest problem. Jakaś współpraca nie idzie tak, jak tego oczekiwałeś, czy oczekiwałaś. Być może były tutaj jakieś kłótnie, jakaś ostrzejsza wymiana zdań. I co? No sprawdzasz coś na internecie, jakieś nowe możliwości dotyczące pracy, współpracy z kimś. Na co warto zwrócić uwagę? Czwórka mieczy. Czwórka mieczy. Zwróć uwagę na swoje zdrowie. Zwróć uwagę na swoje myśli. Może jest to przemęczenie. Słuchaj, to przemęczenie się tutaj pokazuje. Warto coś odpuścić. Wycofać się. Przemyśleć jakiś nowy plan działania. Otworzyć nowe możliwości, współpracę z kimś, gdzie tutaj będzie ta równowaga między dawaniem i braniem. Więc no, to jest taki czas by na przemyślenia, ten luty. No dobrze, a co może ci zaszkodzić? Może ci zaszkodzić trójka buław. Czyli co, ten nowy plan?
to, że chcesz już coś w coś inwestować, coś już zaczynać na nowo budować. Co ci może zaszkodzić? Dlaczego trójka buław? Za szybko chcesz może coś zrobić. Chociaż. Ktoś tutaj jest w ukryciu. Ktoś może popsuć twoje plany. Jeżeli coś za wolno będziesz działać. O, tak bym powiedziała. Ty jesteś w tym cesarzu, czyli możesz być właścicielem firmy. Ktoś za plecami coś knuje. Możesz mieć zaufanie do tej osoby, ale no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo to tutaj jest w tym rozkładzie to, co ci zaszkodzi, więc osoba, może to być osoba młodsza od ciebie. Co ci pomoże? Cesarzowa. Zobacz, jesteś tutaj w cesarzu. Cesarzowa. Cesarzowa może to być twoja partnerka, może to być twoja żona, może to być twoja mama, przyjaciółka, która jest mężatką, wdową, która może ma swoją firmę. No, u każdego będzie to zupełnie ktoś inny, więc no, w ogólnym czytaniu no, nie zawsze może to współgrać. Czwórka kielichów. Co ci pomoże? Trójka mieczy. Super. Ta osoba pomoże ci wyjść z dołka. Ta osoba pomoże ci odpuścić coś, nawet poprzez rozmowę, przez internet, możecie rozmawiać przez telefon, możecie się spotykać gdzieś. Jeżeli to jest twoja przyjaciółka, no to tak, ale jak żona albo mama, no to wystarczy spotkać się u kogoś w domu, zwierzyć się i tutaj ktoś pomoże ci jakby spojrzeć na życie z innej perspektywy. Zobaczysz, że możesz działać w zupełnie innym kierunku niż do tej pory. Otworzyć jakieś nowe drzwi ku nowej przyszłości. Co jest nieuniknione? Współpraca. Znowu mamy współpracę, ale ja mam wrażenie, że to już z kimś innym. Trójka denarów. O co chodzi z trójką denarów? Dwójka denarów. Dziesiątka mieczy. Więc to jest, wiecie co? Ja mam wrażenie, że będziesz się zastanawiać, czy zostać w tej, z tymi ludźmi, z którymi do tej pory współpracowałeś. Ale z drugiej strony masz tą dziesiątkę mieczy, która mówi, lepiej zostawić to wszystko, to przedsięwzięcie, które tak naprawdę nie idzie, ponieważ nie ma tej współpracy i zaczynam coś nowego. I tutaj tarot mówi, to jest zwycięstwo, to jest to, czego tobie brak potrzeba. Ty się będziesz mógł wreszcie realizować tak, jak ty tego pragniesz. Robić coś po swojemu. Więc tak bym to widziała, że no, co jest nieuniknionego, że będziesz się zastanawiał właśnie, którą drogę wybrać. Tą, w której już jestem, czy zacząć coś od zera. By zostawić to. No tutaj w tej dziesiątce widzę i przeprowadzkę, widzę i nowy związek, i widzę nową pracę, współpracę z kimś jeszcze innym, ale na własnych zasadach. Jaki jest wynik?
I mamy cesarza, czyli osiągam to, czego pragnę w miesiącu lutym. No. Nowa praca, zobaczcie. As denarów. Będziesz cieszył się swoim nowym sukcesem. I pójdziesz w nową drogę. Zobacz, jak te karty fajnie współgrają. Może założysz firmę rodzinną, może założysz firmę w zupełnie innym miejscu niż do tej pory. Nie musi to być to miasto, ci ludzie. Może to być zupełnie inna sytuacja z innymi ludźmi, w innym miejscu. Wiecie, o czym mówię? Mam wrażenie, że ty poczujesz tą siłę w sobie poprzez właśnie kontakt z kimś, kto pozwoli ci spojrzeć na coś z innej perspektywy, kto pomoże ci jakby w odpuszczeniu tego, co może ktoś zrobił ci jakąś krzywdę przez jakiś, no tylko ty będziesz wiedział, o czym tutaj jest mowa. I pójdziesz w coś nowego. Jaka jest rada? Jaka jest rada? Królowa buław. Jaka jest rada? Bądź silny. Bądź pozytywny. Przyciągaj innych z tym, jak się ubierasz. Przyciągaj innych swoim uśmiechem, pozytywnym spojrzeniem na świat. Bądź kreatywny. Nie musisz mówić wszystkich swoich planach, przedsięwzięciach. Po prostu realizuj to, czego pragniesz. Mam wręcz wrażenie, że ty będziesz wiedział, jak to robić. Tutaj jest ta ósemka buław, gdzie tutaj jest właśnie ta komunikacja, ruch szybki, więc tutaj tarot radzi, byś komunikował się z innymi przez internet, szukał możliwości przez internet, pracował przez internet u części z was. Wykorzystuj tą swoją siłę i moc, jaka jest w tobie. Tą kreatywność, tak? Przebiegłość. Super. Zobaczmy teraz, co mają aniołki. Nie, przepraszam, jakie aniołki. Zobaczmy jeszcze, co w miłości, w pracy dla ciebie, panno moja droga, na luty 2024 rok. Zobaczmy, co u was. W tym czasie będzie się działo oczywiście. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne. Będę to wciąż powtarzała, bo są osoby, które myślą, że takie czytanie jest tylko do nich i czasem są te pretensje, że to zupełnie nie rezonuje i tak dalej. No, nie musi przecież, nie musi, tak? Rezonują tylko tak naprawdę czytania prywatne. No dobra, patrzymy. No dobrze. Co w miłości u panny? Co w miłości u panny? Patrzmy więc. No proszę, mamy świat. Karta świat mówi o końcu czegoś. Końcu jakiegoś cyklu w życiu i rozpoczęcie nowego. To również karta ciąży. Jeśli nie o to chodzi, to nowe znajomości, wyjazd za granicę. No, zobaczmy. Rycerz denarów.
szóstka buław i giermek mieczy. Słuchajcie, to naprawdę może chodzić o dziecko. Jeżeli chciałaś być w ciąży, czy ty chciałeś, by twoja partnerka, byście mieli po prostu rodzinę, powiększenie rodziny, to jak najbardziej w tym lutym może się to udać, tak? Jeżeli nie o to chodzi, to ja mam wrażenie, że jest ktoś, kto cię obserwuje przez internet. Być może chce się z tobą skontaktować. I tak na spokojnie idzie w tym kierunku. Albo już się znacie i ta relacja taka, wiecie, na spokojnie idzie. Zobaczcie, znowu jest rycerz denarów. Może poznacie kogoś ze swojego trygonu. Jakich mieczy, Boże. Ziemi. Trygon Ziemi. Może to być panna, ale również i koziorożec, czy byk także. Ktoś do ciebie idzie, albo ty idziesz w jakimś kierunku, w stronę świata. Jest ta karta obrócona właśnie tutaj. No, wyjazd za granicę. Współpraca. Może w pracy kogoś poznasz, w nowej pracy, współpracy. Ale tutaj są ta dziewiątka mieczy, gdzie ty nie wierzysz w ten sukces. Nie wierzysz w to, że się może coś udać. Myślisz o nowym początku, ale jakoś w to, no, chcesz, ale tak w to nie wierzysz za bardzo. Na to zwróć uwagę właśnie w miesiącu lutym. Zobacz, dlaczego jest tutaj właśnie ta dziewiątka. No zobacz, masz szansę odejść od tego, co nie służy. Czyli czy jesteś w związku, gdzie, no, właściwie nic nie dzieje, odchodzisz, tak? A może jesteś singlem, odchodzisz od tej energii i wchodzisz w relację z kimś nowym. Za długo byłeś sam, czy byłaś sama i tutaj jest ta możliwość poznania kogoś, tak? Najpierw jakaś współpraca w pracy, a potem relacja, no ciekawe. Jakaś zrada. Rozmawiaj, komunikuj się, bo też relacja ma szansę bytu, że tak powiem. Bardzo szybko się rozwinie, jeżeli pójdziesz w tym kierunku. Jeżeli uwierzysz w to, że coś się tutaj uda. Mamy asa mieczy. No, rycerza kielichów. I dziewiątkę denarów. No, dziewiątka denarów to jest karta singla, więc tutaj do singla przychodzi jakaś propozycja, poprzez jakieś rozmowy. Może będzie ktoś chciał się z tobą spotkać, więc tutaj tarot radzi, byś przyjął tą propozycję, porozmawiał, wyjaśnił sobie, no, żeby ta sytuacja była klarowna, tak? Więc idź w to nowe, jeżeli ci to życie, no, życie przynosi coś nowego. No dobra, a co w pracy teraz? Praca. Jakiej jesteś w sytuacji? No, mamy tutaj wisielca. Jakiś zastój. Zastanawiasz się, co zrobić w danej sytuacji. Z każdej strony tą sytuację obchodzisz, czyli analizujesz, tak?
No, zobaczmy. Mamy tutaj kapłankę, czwórkę buław. I co? I rycerza buław. Słuchajcie, wy nie macie czasu na pracę w tym miesiącu? To tak wygląda, jakbyś chciał. No to tak i wygląda, jakbyś poznał, czy poznała kogoś w pracy i zajął się tą relacją, czy zajęła. I tutaj są te imprezy, spotkania. Tak bym to widziała, wiecie? Albo jakaś współpraca przez internet. Wyjazdy zagraniczne. U części z was chciałam powiedzieć, że się ktoś komuś oświadczy. No, może tak być, czemu nie? No, taka jest tutaj energia. Zastój w pracy. Ty masz głowę zaprzątniętą zupełnie czymś innym. No, co warto zwrócić uwagę? Mamy głupca. Na co zwrócić uwagę? U części z was na dziecko, jakie może się narodzić w twojej rodzinie, to u części z was, a u jeszcze innych osób może chodzić o nowy początek. Rozpoczęcie jakiejś inwestycji od zera. Dlatego tutaj się zastanawiasz, co zrobić. Jak rozpocząć? Chcesz dokładnie coś przemyśleć, by nie zrobić jakiegoś błędu. No, to jest dokształcanie się, informacje jakieś nowe zdobywasz, informujesz się na jakiś nowy temat, zbierasz te informacje, dokształcasz się w jakiś różny sposób. I co? Mamy tutaj króla kielichów i piątkę kielichów, czyli takie znowu, nie wiem czy mi wyjdzie. Król kielichów pomaga. To jest ktoś, kto może być szefem w firmie, może być ojcem. Więc u każdego z was będzie to zupełnie ktoś inny. A to jest takie zamartwianie się, tęsknota za kimś. No, tak jakbyś naprawdę myślał i był zupełnie gdzie indziej niż przy pracy. Jaka jest rada? Król denarów. To jest ktoś, kto może ci pomóc w jakimś problemie lub możesz to być ty. Ktoś, kto ma twardo stoi na ziemi, tak? Kto wie, jak osiągnąć swój sukces. To jest ktoś, kto nie brakuje mu środków na wszelkie inwestycje. Może realizować swój plan, jakikolwiek on by nie był. No proszę, as denarów. Idź w coś nowego, buduj coś nowego. Ciesz się tym nowym przedsięwzięciem z innymi, twórz z kimś ten nowy projekt, spotykaj się i obmawiajcie coś razem, doceniaj tych ludzi, którzy są wokół ciebie. No proszę, dziesiątka kielichów, radość, szczęście tutaj widzę. No możesz rzeczywiście zostać rodzicem, no. Sorry, że się tak upieram. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że to nie do wszystkich. No, ale część z was może taka historia właśnie zaistnieć. Możesz równie dobrze założyć firmę rodzinną. Więc warto pójść w to nowe, cokolwiek to nie jest. No dobrze, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla was
Panny na luty 2024 rok. Może masz pytanie do aniołków, więc zapraszam. Zobaczymy, co mi się tutaj pokaże. Zdobądź więcej informacji. Nie ma powodu do zmartwień. W przeciągu kilku tygodni coś się tutaj zrealizuje, na czym Ci zależy. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że chociaż części z Was pomogłam w jakiejś sytuacji. Dziękuję ślicznie za uwagę i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!